Posłuchajmy i zobaczmy, jak stadion wita piłkarzy obydwu zespołów. Niezwykle energetyczne przywitanie piłkarzy obydwu zespołów. Dzisiaj jest Carlos Del Cerro. A to skład Barcelony. W bramce z numerem pierwszym Marc-André Ter Stegen. Dalej 2 Nelson Semedo, 3 Gerard Piqué, 15 Clément Longley, 20 Sergi Roberto, numer 4 Ivan Rakitic, 5 Sergio Busquets, numer 22 Arturo Vidal, 10 kapitan Leo Messi, 7 Filipe Coutinho i 9 Luis Suarez. Brakuje oczywiście Jordiego Alby, nie zagrają także Umtiti, Rafinha, Artur, który jest kontuzjowany, i Silesen. Marc-André Ter Stegen od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich dotychczasowych spotkaniach ligowych. I to możemy wnioskować, że Leo Messi czuł się po prostu gotowy, żeby wyjść w pierwszym składzie. Poważny błąd Arturo Vidala i okazja dla Juriego. Juri Berchiche, strzał z dystansu, ale jednak od samego początku było widać, że ta piłka do siatki nie wpadnie. Ale trzeba przyznać, że doskonale ruszył z piłką Juri Berchiche. Bardzo zły, prosty błąd Arturo Vidala. I widzimy, jak niewiele trzeba, żeby Atletik tutaj sobie stworzył sytuację strzelecką. Z całym szacunkiem do umiejętności Chilijczyka, ale jest duża różnica między Arturem a Arturo. Bo dziś na kilka tygodni Artur, no gdyby tutaj stało się tak, że wypadłby któryś ze środkowych obrońców Barcelony, to byłby to kolejny ogromny problem dla... Dzisiaj zrelaksowany na trybunach, choć całą pewnością chciałby wystąpić od pierwszej minuty w tym meczu. Jest kontuzjowany i zagrać nie może. Juri Berchiche, Iñaki Williams. Szansa na podanie w kierunku Susaety. Susaeta, czy odda strzał? Tak! Kapitalnie broni Ter Stegen! Klasie Niemiec, cóż za parada! Tak naprawdę brakowało tylko niemieckiemu bramkarzowi czerwonej peleryny, kiedy leciał do tej piłki. Fenomenalna interwencja Ter Stegena. Bardzo często mówimy, że refleks to jest jego atut koronny, kiedy potrafi się zebrać niesamowicie i z najbliższej odległości, kiedy rywal uderza z drugiego, trzeciego, czwartego metra, zareagować niesłychanie, ale teraz również pokazał wielką klasę. Ale też doskonały strzał Susaety, świetne zejście do środka i uderzenie lewą nogą. 17 minuta meczu, od razu ożyły trybuny, dośrodkowanie na pole karne. Ter Stegen tym razem, myślę, że przeszkadzał mu Raul Garcia, natomiast arbiter gwizdka nie użył i ma pretensje niemiecki bramkarz. Ale wiemy, jak niewygodnym zawodnikiem dla obrońców, dla rywali w polu karnym jest Raul Garcia i to było widać idealnie w tej sytuacji. Busquets próbował go wy... Coutinho. Messi. Messi mięciutko na pole karne, Suarez! I to była bardzo dobra okazja do zdobycia bramki numer 1. No i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Barcelona gra sobie spokojnie. Wydaje się, że w tym meczu nie może stworzyć sobie sytuacji. Jedno zagranie Messiego w kierunku Suareza. Niewiele brakowało, żeby Urugwajczyk dosięgnął tego podania. Messi kopie tam, gdzie chce. On dotknął tę piłkę bardzo delikatnie. Luis Suarez, ale jednak nie. Którzy uważają, że ustawianie go właśnie w roli dziewiątki zabiera mu te naturalne walory, tę niesamowitą szybkość, błyskotliwość. My oglądamy dzięki kamerze 360 stopni znakomitą paradę Ter Stegen. Jeden z naszych widzów pod hashtagiem na zabawa określił go jako linie lotnicze Ter Stegen, bo frunął do tej piłki niesamowicie bramkarz Barcelony. Tu doskonały feeling na boisku. To piłkarz, o którym Valverde powiedział, że dzięki takim graczom Barcelona może podtrzymać swój styl. Dobre podanie do Susaety, Susaeta na pole karne. Jeszcze nie koniec, Raul Garcia, Ter Stegen, ależ kapitalnie złożył się do strzału zawodnik Atletiku. Znakomicie sobie podbił tę piłkę Raul Garcia, ale tutaj największym jego problemem było to, że uderzył w środek bramki, tam gdzie stał Ter Stegen.
ale doskonała sytuacja dla gospodarzy. No i z piłkarzem powiedzielibyśmy nieodgadnionym. Z całą pewnością nie powiesz, który idealnie pasuje do meczów walki, których trzeba porozpychać się, powalczyć łokciami, ale tutaj pokazał dużą klasę w tym, jak ten piłkarz chodzi do tych prostopadłych piłek. No tak, jest piłkarzem, który pełni rolę dziewiątki, ale ma taką, powiedziałbym, wolną rolę. Teraz musi wyjść bardzo wysoko Ererin. Reaguje i piłka w siatce. Arbiter przerywa jednak gwizdkiem tę grę. Natomiast przypomniało mi to troszkę sytuację bramkową Malcoma, bo to wyglądało bardzo podobnie. Też Keylor Navas wychodził na przedpole, ostatecznie słupek, a następnie niemal do pustej bramki piłkę dobijał zawodnik z Brazylii. Jeżeli tutaj był spalony, to minimalny. To jest taka sytuacja, w której potrzebujemy na pewno linii. Tak, oko kamery też często bywa bardzo mylące. Tutaj to uderzenie Leo Messiego w poprzeczkę. Natomiast dzięki systemowi VAR bardzo często ci asystenci reagują późno. Ta powtórka. Skoncentrowany Ter Stegen. Mocne dośrodkowanie na pole karne, ale nic z tego nie będzie. Nieczysto uderzył tę piłkę Jeraj. Ma czego żałować środkowy obrońca Atletiku. Ale będzie rzut rożny dla gospodarzy. Nie jest z siebie zadowolony, bo wie, że mógł to skończyć zdecydowanie lepiej. Ekipa Basków, a nie Barcelona. Oj, teraz poważny kiks Jeraja i to jest prezent dla Luisa Suareza. Pokazał się do gry Arturo Vidal, który w polu karnym też głową grać potrafi świetnie. I Leo Messi oddał strzał. Oj, to jest błąd. Mamy rzut rożny. Złotwała ta piłka tuż przed Ererinem i dlatego miał takie problemy bramkarz Atletiku. Uszczęśliło mu się, że ta wypluta piłka nie poleciała gdzieś w kierunku nóg Luisa Suareza, który jak widzimy na powtórce już się czaił, żeby do tej piłki dojść. 53 od Valencia, jak i spodziewane nie było. Iñaki Williams wreszcie z piłką przy nodze świetnie podał do boku. Te centry Susaety są groźne. Susaeta na pole karne, to nie koniec. Raul Garcia obok bramki. Doskonała sytuacja, kolejny raz Susaeta. Tam był chyba rykoszek po tym strzale Raula Garcia. Też tak mi się wydawało z głównej kamery, że mają słuszne pretensje piłkarze Atletiku, bo oni... Tę agresję Clemente Longley. Patrzymy na powtórkę sytuacji, dośrodkowanie w pole karne, tak ewidentnie. No, tutaj trudno było tego nie zauważyć, jak się było arbitrem. No tak, z głównej kamery to widzieliśmy, że piłka odbi... Czy przymierze i kopnie bezpośrednio na nią? Leo Messi, ale jednak za wysoko. Wysoko nad poprzeczką Argentyńczyk. No też można się zastanawiać, czy Leo Messiemu ciągle nie doskwiera to, co nie pozwoliło mu zagrać w klasyku od pierwszych minut przeciwko Realowi Madryt, bo przecież kiedy on w klasiko wszedł na murawę, to też nie wyglądał najlepiej. Był nieobecny Leo Messi. Ja myślę, że on się oszczędza, a że jednak nie chce. Semedo, to bodaj pierwsza taka akcja w tym meczu, kiedy Barsa miała przewagę liczebną. Kiedy można było wybrać różne warianty. Arturo Vidal, ale to jest bardzo słaby mecz w jego wykonaniu. I ten strzał idealnie nam ten mecz podsumowuje. Świetną pracę w środku. Ślizgiem powstrzymany. Raul Garcia tu pełni rolę teraz de facto prawego obrońcy. Iker Muniain, okazja na kontrę. Alenia wraca, przeszkadza. Sześćdziesiąta piąta minuta meczu, Juri Berchicze, ciekawe rozwiązanie akcji, strzał, ale jednak niecelny. Nikt się tego nie spodziewał, że on poda w taki sposób w kierunku Mikela San Jose. Tutaj idealnie, środkiem pola Mikel San Jose, pierwsza akcja Atletiku w drugiej połowie. Bardzo inteligentnie Juri, bo gracze Barcelony byli skupieni na tym, że w polu karnym był Muniain, był Iñaki Williams. Mówił Gaiska Garitano, że Barcelona jest taką drużyną, która potrafi cały mecz grać bardzo słabo, a później w ostatnim kwadransie rywalizacji trafić do siatki. On wspominał ten mecz jeszcze... Próbując powstrzymać rywala. No i oczywiście mityczny zamiar, to się w ogóle nie liczy, bo tylko efekty są ważne. Suarez zewnętrzną częścią stopy, jakby to dokręcił znakomicie. Byłaby to piękna bramka, ale jednak zabrakło troszkę precyzji. Za chwilę zacznie się ostatni... Czy to się skończy euforią na stadionie? I Kermunia i na pole karne. Nie ma bramki, choć pewnie część kibiców już tę piłkę w siatce widziała. Skakał tam Iñaki Williams. To nie była łatwa pozycja do tego, żeby uderzyć w kierunku bramki Ter Stegena. Leży Longley na murawie. Coś się stało środkowemu defenserowi Barsy. No i od razu Valverde myśli sobie, mam na ławce Fermalena, mamy Jasona Murillo, ale to nie są zawodnicy takiej klasy, żeby ewentualnie grali w Lidze Mistrzów i miałbym pełen spokój. Pokazał nam realizator nieprzypadkowo Aduriza, jakby chciał zasugerować, że on by to wykorzystał. Ale widzieliśmy, że było trudno. Też Piqué jak zwykle w takich sytuacjach w ostatnich tygodniach. Siła spokoju, skuteczność interwencji. No i patrzymy na to starcie.
Tutaj Inigo Martinez tak odwinął się w tej sytuacji i mam wrażenie trafił w twarz Clemente Longley. A to reakcja Gaiski Garitano. Część naszych widzów zwraca uwagę na to, że nie da się patrzeć na grę Atletiku ze względu na te wyrachowane faule, na to przeszkadzanie, a przecież chcielibyśmy oglądać Teraz Iker ruszył odważnie, Clemente Longley w polu karnym, Muniain, Williams! Kapitalnie broni Ter Stegen, ależ to jest mistrz! To jest dzisiaj ratownik Barcelony, Marc-André Ter Stegen. Wydawało się, że to musi wpaść, ale Niemiec interweniuje. A więc na ostatnie 32 strzały celne na jego bramkę, reakcji mamy 28. Cóż to był za refleks? On jest po prostu niesamowity. Jakoś tę piłkę sobie zagarnął Williams, uderzył. No i błyskawicznie te... Na pewno i dla Atletico, i dla Realu Madryt byłby wymarzony. Podanie do Iñakiego Williamsa, ale też zdublował tutaj pozycję jeden z jego kolegów. To Oscar de Marcos, dośrodkowanie na pole karne i to jest bułka z masłem dla Ter Stegena. Za mało widzimy Raula Garcia w drugiej połowie w polu. Pewnie za Clemente Longley jeszcze raz z tej perspektywy. Cóż to jest za refleks? Nasz kolega z redakcji komentujący piłkę pokazuje się od razu do gry Juri Berchicze, ale to podanie do środka, do San Jose jest bardzo kreatywne i ciekawe. Ruszył Muniain z prawej strony ustawiony Iñaki Williams. Williams, czy skończy to strzałem? Iñaki Williams! Ter Stegen. Ale za długo to trwało. Ta piłka zagrana od Mikela San Jose w taki sposób, że musiał na nią poczekać Iñaki Williams. Powinien Mikel San Jose wybierać Ikera Muniaina, bo on był rozpędzony. Na pełnej szybkości wchodził w pole karne Barcelony. Momenty gry, te rzuty wolne, z wyjątkiem jednego, są powiedzmy od 30 metra w górę. Leo Messi na pole karne, ruszył tam Piqué. Odważnie jeszcze Rakitic. No i nic z tego nie będzie. Dodałby do tej swojej świetnej ostatnio formy Gerard Piqué, 4. gola w tym sezonie. Ostatnio mówił to Thierry Henry. Notabene były piłkarz Barcelony, że w pewnym wieku, już po 30, trzeba się zdecydować tylko na grę w klubie, dlatego że sezon jest tak intensywny, meczów tak dużo, że nie ma co się rozpraszać na występy w kadrze, bo wtedy człowiek jest eksploatowany nadmiernie. Poza tym, jak mówi trener Ernesto Valverde, ważne jest to, aby odpocząć fizycznie, ale także psychicznie, żeby pobyć z rodziną. Mięty w polu karnym, można to skończyć skutecznym strzałem do środkowania, ale Piqué jest naprawdę w doskonałej formie. Oj, teraz błąd i Barcelona może skończyć to groźną kontrą. Zagranie do Dembélé. No i tutaj sugeruje, że to była przypadkowość. De Marcos. On ma na koncie kartkę, zatem to musi być pokazanie innemu piłkarzowi, tak jest, Jerajowi. Bo gdyby to był prawy defensor, to on już by podążał do szatni. Za chwilę zobaczymy powtórkę. Tak, ale tą ręką zagrał Oscar de Marcos w tej sytuacji, jeżeli tego dotyczyła ta akcja. No chyba, że żółtą kartkę dostał Jeraj za dyskusję z arbitrem. Bo sugerował de Marcos, że... Alenia, czy Barca wciśnie jeszcze bramkę, bo chyba tak to należy interpretować. Dembélé, Ousmane Dembélé, nic z tego. To może być trzeci mecz z rzędu bez wygranej dla Barcelony na wszystkich frontach. 2-2 z Walencją, 1-1 z Realem Madryt. No i... Rakitic, Barca walczy, podanie do Dembélé. Czy jak w meczu Sevilla będziemy mieć emocje w tym meczu? Nelson Semedo. Zatrzymany i arbiter czeka na podpowiedź sędziego VAR. Czy Semedo w tej sytuacji nie był faulowany? Próbował znowu nawinąć rywala do prawej nogi Nelson Semedo i dlatego doszło tam być może do kontaktu. Bardzo często piłkarze przeszkadzają sędziemu. On ma oczywiście słuchawkę, dobry sprzęt audio. Dzięki temu może usłyszeć wskazówki od sędziego VAR, no ale jak podchodzą i dogadują, to są problemy. Nelson Semedo. I czy arbiter zdecyduje się na wskazanie na 11 metr boiska? Patrzymy, szanowni państwo. Koniec meczu. Zatem sędzia poczekał na pomoc arbitra VAR
i nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. 0-0 i myślę, że ten mecz tutaj na San Mames był naprawdę trudny dla nas, dla komentatorów i kibiców w odbiorze. Tak, Barcelona nie wygrywa trzeciego kolejnego meczu z rzędu, jeżeli patrzymy na wszystkie fronty. Przewaga nad Realem Madryt w tym momencie to 6 punktów. Najważniejsze dla Valverde jest to, że w tym meczu Leo Messi nie doznał kolejnej kontuzji, chociaż problemy Clermont Longley. No to szanowni państwo, zapraszamy do studia, a później magazyn Eleven Go Live. Warto z nami być. Ci, którzy nie oglądali meczu Milanu, zobaczą bramkę Krzysztofa Piątka. Pozdrawiamy, za uwagę dziękuję. Sebastian Chaminiak i Mateusz Święcicki.